Myślę, że zdecydowanie nie. Bo przyjechaliśmy tutaj i do połowy drugiego seta prowadziliśmy grę i naprawdę wierzyliśmy w to, że możemy dzisiaj powrócić i rozegrać tego złotego seta. Nie udało się. Jesteśmy z tego powodu zawiedzeni. Dziękuję, ja uważam inaczej właśnie, że nie miałem wkładu. Myślę, że po prostu go otrzymam i położę sobie na półce. Myślę, że popełniliśmy dużo głupich błędów, a także stracone prowadzenie w drugim secie, gdzie kontrolowaliśmy mecz i nagle w jednym ustawieniu, czy w dwóch, straciliśmy prawie całą przewagę, a nawet Zaksa wyszła na prowadzenie. Potem zacięta końcówka jeszcze trzeciego seta, gdzie znowu zdobyliśmy przewagę. No ale tam już sportowo po prostu przegraliśmy po emocjonującej końcówce. Srebrny na pewno jest lepszy od czwartego miejsca i na pewno jest lepszy od trzeciego miejsca. Niedosyt pozostaje, bo mogliśmy na pewno w tych meczach zagrać dużo lepiej. W tym drugim meczu było dużo walki, ale to, jaką przewagę Zaksa miała po pierwszym meczu, myślę, że przysłoniło. Tutaj naprawdę był kawał walki w tym spotkaniu, mimo trzech setów. Prowadziliśmy bardzo wysoko w drugim, ale nie potrafiliśmy tego drugiego seta wygrać. Trzeci na przewagi, kompletna nerwówka. I to Zaksa, myślę, że zasłużenie, patrząc na cały sezon, grali chyba najrówniej z całej czołówki. Pokazali, że są mistrzem, zostali mistrzami Polski, obronili tytuł. I co mogę powiedzieć, mogę im tylko pogratulować, bo naprawdę na przestrzeni całego sezonu prezentowali bardzo dobry, równy poziom. Tak, tak, my sobie powiedzieliśmy, że tutaj szkoda tego meczu w Łodzi, bo tam było widać, że gdzieś po tym pierwszym secie nas złamali i nie walczyliśmy tak jak tutaj, a tutaj nastawiliśmy się na walkę i tak to wyglądało od początku do końca. Jak tylko mieliśmy szansę, to chcieliśmy ją wykorzystać. Szkoda, no tak jak mówię, nie udało się. Wszystkiego się w życiu nie da wygrać. Szkoda, że tak dużo przegrywam ostatnio. W przyszłym roku będzie złoto. Mam nadzieję, że będziemy to odtwarzać i pokazywać, że powiedziałem tutaj przy wiwatującej Zaksie, że będziemy się cieszyć z tego złota i będziemy. Zobaczymy, co przyniesie kolejny rok. Yeah.